Hej, hej! Mamy niedzielę, dzisiaj jest 15 sierpnia. Właśnie dotarliśmy do Birmingham, zdążyłam podrzucić tylko męża z dziećmi do Małpiego Gaju, do Star City, żeby dzieciaki mogły trochę pobiegać, wyszaleć. A ja dotarłam właśnie na siłownię DS Muscle Fitness, gdzie będę miała godzinę pozowania. Najpierw mam godzinę od godziny 11 do godziny 12, one to one pozowanie z Asią, a później Asia robi pozowanie dla teamu, 2 godziny workshop, dlatego dzisiaj 3 godziny na wysokich obrotach, ale czuję, że po prostu jest mi to bardzo potrzebne, ponieważ ostatnimi czasy ciężko mi znaleźć chwilę, żeby mogła po prostu na te pozowanie przyjeżdżać. Birmingham jest niecałe 2 godziny jazdy od domu, więc to dla nas jest taka bardziej całodniowa wycieczka zazwyczaj. No, a wiadomo, są wakacje i nie jest łatwo po prostu wszystko połączyć. Dlatego dzisiaj 3 godziny, jutro pewnie nie będę mogła się ruszać, dlatego też w niedzielę zazwyczaj rozpoczynam swój tydzień treningowy, ale trening zrobiłam wczoraj wieczorem, ponieważ wiedziałam, że nie dość, że po 3 godzinach pozowania, również jak i po całodniowej podróży w samochodzie, nie będę w stanie po prostu przyjechać do domu i zrobić tego treningu jak należy, więc stwierdziłam, że zamienię sobie dni. Wczoraj zrobiłam trening, dzisiaj zrobię wolne i jutro wracam do treningu. Co chciałem jeszcze dodać? Tak, jutro pewnie nie będę mogła się ruszać, pewnie wszystko będzie mi bolało, ale oficjalnie jest teraz 6 tygodni do startu, więc pozowanie po prostu musi być na najwyższym poziomie. Trzeba no jednak dużo praktykować, tak? Jeżeli nawet wkładamy serce w trening, w odżywianie, a później nie umiemy zaprezentować siebie na scenie, no to są to dla nas ujemne punkty, więc to jest bardzo ważny proces i jeżeli myślicie o startach, to naprawdę pozowanie to jest taki główny element też tego całego procesu i warto wziąć sobie go na poważnie, bo wiele osób no niestety nie praktykuje i później to wszystko widać na scenie, że te ruchy nie są takie, jakie powinny, te pozy też nie są takie, jakie powinny, a no to jest ważne, bo czasami nawet jeżeli będziemy mieli najlepszą sylwetkę, ktoś będzie miał troszeczkę gorszą, słabszą, a będzie umiał ją lepiej zaprezentować, no to niestety możemy po prostu przegrać dzięki temu. Także ja uciekam do środka i widzimy się już niebawem. Kochani, a więc dzisiaj mamy już wtorek, w niedzielę byłam na pozowanie, tak jak wam zaczęłam nagrywać, niestety nie udało mi się za bardzo nic nagrać, pozowanie na plus, jesteśmy zadowoleni ogólnie, jak wszystko się układa, jak ciało się zmienia, proporcje są zachowane, no i tylko muszę się skupić właśnie na pozowaniu, żeby jeszcze dopracować szczegóły. Nie jest to u mnie na razie najmocniejszą stroną, nie mam co ukrywać, czeka mnie, jeżeli chodzi o pozowanie, dużo pracy, ale na pewno jest o wiele lepiej niż było. Teraz zostało 6 tygodni, więc na pewno się na tym skupię w 100%. No, dzień był zwariowany, bo byłam na pozowaniu, 3 godziny dzieci zostawiłam w Mapping Gaju z mężem, później musiałam szybko po nich jechać, żeby ich odebrać. Mąż chciał jechać na siłownię, pojechał sobie do Temple Gym, do Riana,
I my pojechaliśmy szybko na zakupy, wykorzystaliśmy okazję, pojechaliśmy też na kawę, bo bardzo mało jadłam tego dnia i rano chciałam sobie kupić kawę, niestety wszystko było pozamykane po drodze przed 11, bo w niedzielę tutaj zazwyczaj około 11 otwierają się kawiarnie i niestety nie udało mi się nic kupić, dlatego pierwsze co, to po prostu chciałam ciepłą kawę i posiłek. No a później wiadomo, po treningu już była godzina chyba przed 17, to zbieraliśmy się do domu i tak jakoś nam dzień zleciał, że no po prostu no nie było za bardzo nawet co nagrywać, a będąc samej z dwójką dzieci, no niestety ich bezpieczeństwo jest najważniejsze i musiałam pilnować ich niż zajmować się po prostu nagrywaniem. Także dzień ogólnie zaliczany na plus, udany, a teraz mamy właśnie wtorek. No, cała w bólach jestem, tak jak myślałam, po prostu czuję wszystkie najmniejsze mięśnie, które mam na swoim ciele, wszystko mnie boli. Próbowałam się umówić na masaż, niestety nie ma miejsc, będę jeszcze dzisiaj coś próbować, bo boli mnie po prostu tutaj cała lewa strona, wtedy jak mówiłam, że sobie coś naciągnęłam. I ogólnie czuję, że po prostu przydałby mi się masaż całego ciała, bo no, od kilku tygodni nie miałam. Wcześniej starałam się chodzić chociaż raz na 2-3 tygodnie, a teraz jak dzieci są w domu, jest troszeczkę trudniej, żeby wszystko pogodzić. Pokazywałam wam ostatnio Ganem, jak staram się masować, ale to jednak nie jest to samo. Teraz też postawiłam na rozciąganie, staram się regularnie rozciągać. Wczoraj udało mi się zostać na zajęciach mojej córki, bo mają teraz taki letni workshop, mają codziennie zajęcia po 2 godziny i wczoraj akurat było rozciąganie całego ciała, więc udało nam się zostać na godzinkę, więc miałam taką motywację, żeby po treningu zrobić jeszcze dodatkowo godzinę rozciągania, na pewno się przydało. Dzisiaj spróbuję sobie wziąć wieczorem gorącą kąpiel w soli, bo w niedzielę niestety nie udało mi się, miałam plan, żeby się wykąpać, ale byłam taka padnięta, że po prostu poszłam spać. Więc dzisiaj spróbuję wziąć sobie kąpiel w Epsom soli, zrelaksować się i jutro pewnie znowu rozciąganie. Ogólnie wszystko na plus, jedzenie póki co takie same, cardio póki co takie samo, trening ten sam. Za 2 tygodnie dzieci idą do szkoły, zobaczymy czy coś się zmieni. Myślę, że na pewno będzie łatwiej, bo będzie ta rutyna zachowana na ostatnie 3 tygodnie. Ale póki co jestem zadowolona, no wiadomo, jest to zmęczenie, organizm już ma coraz mniej sił, czuć czasami takie osłabienie, są lepsze, gorsze dni, ale ogólnie nie jest źle, myślałam, że będzie gorzej, także jestem zadowolona i z progresu, i z wszystkiego, a teraz po prostu lecimy dalej i dopalamy to, co należy. Pozbywamy się tego ostatniego tłuszczyku z ciała, a teraz właśnie mamy godzinę 8, lecę na siłownię, dzisiaj w planach nogi, później uciekam do domu, zawieźć małą właśnie na tańce na 11 i zobaczymy, dzisiaj mamy deszczową pogodę, taką pochmurną, nie za fajnie, ale no niestety już coraz bliżej września i pewnie już tak zostanie na dłużej, także ja uciekam, zrobiłam sobie kawę mrożoną, żeby sobie wypić. Nie chciało mi się dzisiaj rano wstawać, ale wiem, że jak zrobię rano trening, to będę miała z głowy, a później jest tylko ciężej, więc i ostatnio też cały czas wiem, że nagrywam z samochodu, ale prawda jest taka, że tak to ostatnio u mnie wygląda, że cały czas gdzieś jestem w locie, jak nie jadę na siłownię, to gdzieś dzieci zawieź, albo męża zawieź, albo zakupy, albo gdzieś jedziemy coś robić i tak cały czas na wysokich obrotach. Nie ma czasu na zatrzymanie się. Może dzisiaj, jak mi się uda zabukować tutaj u nas, pójdziemy do Małpiego Gaju, żeby dzieci się wyszalały, dlatego że no jest mokro i pewnie na plac zabaw nie uda nam się wyjść. Nie chce nam się pewnie chodzić za bardzo nigdzie po parku gdzieś, bo jak nas złapie burza, to nie będziemy mieli gdzie uciekać. Dlatego myślę, że dzisiaj na spokojnie, ale zobaczymy. Okaże się. Także to na tyle. Szybki update z samochodu. I do zobaczenia już niebawem.
jutra. Dawaj. Super, do końca, dasz radę. Ekstra. Ekstra. Umiesz już. Super. Hej, hej, wpadłem na chwilę, ponieważ wzięłam się ostatnio za składanie vloga. I zobaczyłam, że nie mam zakończenia. A ogólnie dużo się wydarzyło ostatnio, więc stwierdziłam, że po prostu wpadnę i przekażę kilka informacji. Po pierwsze, przepraszam, że była taka długa przerwa, ale są pewne rzeczy też, na które nie mam wpływu, niezależne ode mnie, i dlatego takie małe opóźnienia się przydarzyły. Co się stało też ostatnio? Nagrałam vloga, złożyłam, spędziłam naprawdę dużo czasu, żeby był interesujący, żeby miał dużo informacji. Był nagrany trening, był to vlog 7 tygodni przed startem. Oficjalnie teraz właśnie nagrywam to zakończenie, jest środa, 22 września, oficjalnie 4 dni do startu. Była tam też nagrana nasza wycieczka z dziećmi na wesołe miasteczko, co robimy w domu w wolnym czasie, ogólnie jak spędzamy czas, bo wiadomo, nie tylko treningiem i przygotowaniami człowiek żyje, ale pamiętajcie również, żeby spędzać czas z najbliższymi, czy spędzać czas z rodziną, bo ten czas jest bardzo ważny i nie zaburzajcie tej harmonii. Ale co się stało? Ogólnie mam bardzo dużo materiału na telefonie i dlatego stwierdziłam, że właśnie powrzucam vlogi, a opóźnienie jest takie, że ten vlog 7 tygodni do startu był epizodem 5. Czekam jeszcze na epizod 3 i 4 od Kasi, ale stwierdziłam, że nie będę już czekać, po prostu zacznę wrzucać vlogi i jak otrzymam te, na które czekam, po prostu wrzucę wtedy i wszystko złoży się w całość, uzupełnię braki. Ale do czego zmierzam? Właśnie nagrałam takiego fajnego vloga, naprawdę kilka godzin poświęciłam, żeby go fajnie złożyć i jak eksportowałam z programu, to nie miałam miejsca już na telefonie, bo mam pełną pamięć i wpadłem na taki fajny pomysł, żeby po prostu skasować te wszystkie materiały, które użyłam do tego vloga. I jak eksportowałam, okazało się, że nie ma vloga. Bo wszystkie materiały skasowane. Myślałam, że jeżeli w aplikacji już jest złożone, to po prostu jest zapisane. Niestety tak nie było. Myślałam, że się zapłaczę po prostu z tego wszystkiego, bo naprawdę był to około 40-minutowy vlog. Uważam, że miał bardzo dużo fajnych informacji. Niestety wszystkie materiały straciłam. No ale cóż, raz się żyje, człowiek uczy się na błędach. Już teraz wiem, żeby nigdy tak nie robić. Dlatego stwierdziłam właśnie, że teraz, jak jestem oficjalnie 4 dni do startu, mam dużo materiału na telefonie, edytuję wszystkie vlogi, zrzucę wszystko to, co mam, poza tymi dwoma, na które czekam. Mam nadzieję, że do dnia zawodów, do niedzieli, po prostu wszystko będzie edytowane i wszystko już będzie na moim kanale. Ponieważ chciałabym też na bieżąco w miarę Was informować, żeby już nie było takich opóźnień. Ja wiem, że teraz były i wakacje i po prostu bardzo dużo się działo i czasami tego czasu brakuje. Wiadomo, praca, obowiązki domowe, treningi, przygotowanie, dzieci. Także było wszystko na wysokich obrotach i czasami ja też muszę myśleć o tym, że muszę odpocząć, bo ja nie jestem świetnym przykładem człowieka, który umie się relaksować. Ja zawsze sobie znajdę coś do roboty, ja nie umiem siedzieć na tyłku, jak nie w domu, to w ogrodzie, to jeszcze coś innego, a jednak sen i regeneracja jest bardzo ważna i też muszę o to zadbać, dlatego to wszystko przyczyniło się do tego, że tych vlogów nie było, ale już to naprawiam i dlatego teraz już regularnie będę wrzucała wszystko na bieżąco. I chciałabym właśnie już wtedy oczyścić telefon i na spokojnie nagrać w miarę możliwości jak najwięcej z dnia zawodów, czyli z 26 września w niedzielę, tak jak wspominałam, mój pierwszy start. I będę do tego zmierzać, żeby wszystko właśnie do tego dnia było na moim kanale. Trzymajcie kciuki, a ja tymczasem uciekam.
Dziękuję wszystkim za to, że mnie wspieracie, za komentarze, za lajki, za udostępnienia, za subskrypcje. Bardzo mi miło i mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. Także pozdrawiam i życzę cudownego dnia. Do usłyszenia już niebawem.